Święty Antoni Pustelnik, nazywany pierwszym mnichem. Jest wielu świętych o imieniu Antoni. Najsłynniejszym z nich jest święty Antoni z Padwy. Ta historia opowiada o innym świętym Antonim, nazywanym Pustelnikiem. Przedstawia się go zawsze w otoczeniu zwierząt, ponieważ kochał przyrodę i wszystkie stworzenia Boga. Antoni żył w Egipcie na przełomie III i IV wieku naszej ery. Nie martw się, kochana siostro. Rodzice zostawili nam po sobie spory majątek. Ale mi nie chodzi o pieniądze. Bardzo mi brakuje rodziców. Boję się, że zasmucę cię jeszcze bardziej. Postanowiłem zrezygnować z mojego spadku i odejść. Ale co będziesz robił? Bóg mnie wzywa, bym został pustelnikiem. Zamieszkam na pustyni, bo tam mogę odprawiać pokutę i żyć w samotności, modląc się do Boga. Antoni żył samotnie na pustyni, w ruinach, na szczycie góry. Żywił się tym, co wyhodował w ogródku. Jego jedynymi towarzyszami były zwierzęta. Antoni spędzał bardzo dużo czasu na modlitwie. Żyjąc tak prosto i ubogo, Antoni spędził na pustyni ponad 20 lat. W końcu jednak ludzie zaczęli się interesować tajemniczym pustelnikiem. Dlaczego przychodzicie do mnie, do biednego grzesznika? Szukajcie Pana, który jest dobry i wszystkich kocha. Chwalcie naszego Pana i dziękujcie Mu za Jego nieskończoną dobroć. Ulecz mnie, Pan Cię wysłucha. Cierpię z powodu bolesnej rany, która nie chce się zagoić. Ten święty człowiek mnie uleczył. Jestem zdrowy. Proszę, ulecz moje dziecko. Jesteś zagrożeniem dla prawa i pokoju państwa rzymskiego. Z rozkazu cesarza jesteś aresztowany. Egipt był kiedyś potężnym państwem. W przeszłości rządzili nim wielcy faraonowie egipscy. A teraz Egipt przysyła nam tego obdartego starca. Powinienem kazać go natychmiast stracić. To przyniosłoby nam same kłopoty, panie. Lud może się zbuntować, zacznie wywoływać zamieszki. Wypuśćmy go. Żyje sam, wielbiąc swego Boga i pomagając ludziom. Mówią, że potrafi uzdrawiać chorych. To samo mówią moi szpiedzy. Ponoć głosi miłość, jest nieszkodliwy. Pomyślmy. Wypuścić go! Zostawcie mi trochę jedzenia, ale nie za dużo. Prowadzę skromne i ubogie życie. A co zresztą mamy rozdać biednym? Zgodnie z tym, czego nas nauczałeś? Zostawimy ci tyle, aby starczyło też dla twoich zwierząt. To nie moje zwierzęta. One należą do Boga. Przez Niego zostały stworzone. Dla nas ludzi. Widzicie, jak bardzo Bóg nas kocha? Święty Antoni przeżył ponad 100 lat. Jego miłość do Boga była niczym ogień, który zapalał ludzi do modlitwy i zachęcał ich do zaufania Bogu.